Dzień dobry. Znowu trafił mi się zgniły domek. Oczywiście to jest ten sam, tylko że inny pokój. Wygląda to tak właśnie. Oto ciężko powiedzieć, czemu właściciel nie zabezpieczył ścian na zewnątrz, jak mówiłem, tłumaczyłem. Linka. Czy to jest wina popękanego tynku? Można by i pomalować potem, uszczelniając, ale to są koszta. Mniejsze koszta są, jak się położy tapetę tutaj. No, ale żadnej gwarancji nie daje. Ostatnio zamalowywałem to zabezpieczeniem takim, żeby nie przebijała ta wilgoć. Dopiero kładłem tapetę, dopiero malowałem ją. No, ale to tak dało tyle, że nie wszędzie wyszło, ale powychodziło wilgotne plamy. No i cóż, tapetę już mam naszykowaną, kładę bez zabezpieczenia, normalnie na to, bo to nie ma sensu. Ta ściana jest strasznie mokra, śmierdzi. No ale obojętnie co bym tu zrobił, to jeżeli nie jest zrobione na zewnątrz, ta woda wpływa sobie w mur jak chce, tak. Także nie ma sensu w ogóle cokolwiek tu robić. Po prostu zrobię tak, jak zrobię i zobaczymy. Tutaj w łazieneczce też mam takie, jakby to powiedzieć, o, nawet siebie widzę, ale o, tutaj farba po prostu schodzi. Tutaj jest pomalowane wszędzie olejno. Ta ściana nie jest. I ta ściana nie jest dzieski belek. Dlatego pomaluję też olejną, satynową taką, żeby nie świeciła za bardzo. No i zobaczymy, no zawsze te dwie ściany. Reszta ścian jest w porządku, bo jest pomalowana olejną, a ta nie jest ściana i ta też nie jest. Pomaluję to olejną. Jakby ktoś miał taki domek, to jak najszybciej się wyprowadzać, albo nie wiem. Bo... taki domek, nic z niego nie będzie. Jak się tylko w środku robi, a na zewnątrz nie. No. Życie. Przy okazji jeszcze tutaj pokażę. Tu jest sucha ściana. Sucha, sucha, a tu już się zaczyna mokra. Fajnie, bo przy kontakcie. Jak prąd ma kopać, to nie kopie porządnie. Ja oczywiście żartuję. Góra ok. No dobra, właśnie, mokre plamy. Jak się wyjdzie na zewnątrz, to właśnie w tych miejscach widać pęknięty tynk. Troszeczkę wyżej, tak mi się wydaje nawet. No ale to, tak to wygląda. Za to ten grzybek, to nie jest nic strasznego. To jest zwykły grzybek. Stoi tu coś, nie ma przewiewu i on sobie tu rośnie. Także te grzybki to nie są już takie straszne w porównaniu do tego, co tam jest. No, no dobra. Chcę wam powiedzieć, że ciężko takie coś usunąć, jeżeli nie jest zabezpieczone na zewnątrz. Woda wpływa. Także nawet nie wiem, czy jest sens. No, przez jakiś czas będzie wyglądało mniej więcej ładnie. Nie wiem, czy w ogóle farba wyschnie na tej tapecie. Czy ta tapeta wyschnie. No ale trudno. Takie życzenie właściciela. Mimo, że tłumaczyłem, na ile mogłem. Powiedział, że wie o tym. No i tak jest, jak jest. No to z grzybowym pożegnaniem. Siemka! Otóż, tapetka trzaśnięta. Ładnie zakryła to wszystko. Teraz wystarczy pomalować. Oczywiście grzybki zamalujemy inną farbą. A jak lekko już przeschnie, to machniemy tą magnolią kremową. Powinno być dobrze. No szczerze mówiąc, można tu nawet chyba będzie można zobaczyć, nie? No nie bardzo. Są takie fale dziury. Ściana się nie nadaje do niczego. Stodoło. No ale nic, machnę to. Jeszcze później pokażę, jak to na mokro wygląda. Nie zdąży wyschnąć przez tydzień, mam nadzieję.
Znaczy nie mam nadziei, tak mi się wydaje. No dobra, śmigam dalej. To zgniły domek.